Okej. Okay. Denis, pytanie do ciebie. Twój rywal w wywiadzie przekręcił twoje imię, by brzmiało jak wiadomo co. Chcesz się jakoś odnieść do tej sytuacji, do takich wyzwisk? Nie, też mu ubliżałem, więc w dwie strony zadziała. Alan, cały czas w internecie toczą się debaty, czy jesteś zawodowcem, czy freakiem. Jak ty to widzisz na tym etapie? Jesteś bardziej sportowcem? Mendelem sportowcem. Czy influencerem, który wchodzi do klasy? W takim razie też jesteś już freakiem. Powiedziałeś, że jesteś Mendelo sportowcem, a nie freakiem, kurwa. A, jeżeli chodzi o Menela, to nie chcesz chyba, żebym przytoczył ostatniej twojej sytuacji w jednym z warszawskich klubów. Przytocz, jak spierdoliłeś z klubu, kurwa, powiedziałeś, że się detyłem. Stałem dwa metry, zgadzałem dwa ale metry. Ale stałeś za mną, a czemu wyszedłeś z tego klubu? Bo się obsrałeś. Nie obsrałem się. A u ciebie w mieście byłem, u ciebie w klubie, kurwa. Słuchaj, nasz wspólny kolega wziął nas. Wziął mnie na bok, mówił: Alan, nie chcę tutaj żadnych dymów. Jeżeli macie coś do siebie, załatwcie to po męsku, załatwimy tak, jak powiedziałem mu. Załatwimy. Co ty pierdolisz? Ale słuchaj, teraz dałem ci powiedzieć, daj mi teraz powiedzieć. Powiedziałem mu, że załatwimy do piątego, jak faceci, ja nie będę kurwa się rozdramiał tutaj, wiesz, nie będę afery żadnej robił. I on powiedział do mnie: Alan, ja nie będę stawiał ani za jednym, ani za drugim. I powiedział do mnie: stanę pomiędzy wami, bo nie chcę, żeby tutaj żadnej afery mieć. Więc jak powiedziałem mu: dobra, okej, macie imprezę, bawcie się, nie będę jej rozpierdalał. Nie, dlatego wyszedłem, tylko dlatego. Oczywiście, że tak. Kurwa, nie jedna osoba mnie widziała. Ty jesteś taki groźny? Słuchaj, patrzyłem kurwa, tylko nie, stałem chyba 10 minut obok ciebie. I co ja miałem się cię wystraszyć? To 10 minut czy 2 minuty? No właśnie nie, stałem chyba 10 minut pogadając z koleżanką. Tak samo jak się kurwa z matematyką gubisz, tak samo tu się gubisz, kurwa. Nie, absolutnie. Jak kurwa, absolutnie. Normalnie, kurwa, stałem 2 metry od ciebie, kurwa, stałem, gdzie się śmiałem. I myślisz, że ten mój kolega, to jest mój przyjaciel, myślisz, że on by stanął po środku? Co ty pierdolisz za farmazony, chłopie? Tak mi ja dobrze wiem, co on ci powiedział. No dobrze. Ty pierdoliłeś ze strachu, kurwa. No powiesz, że jakbym cię zobaczył, to będziesz dostał w pysk. Jedynie po policję dzwonić, tylko i wyłącznie to. No absolutnie, nigdy bym nie zadzwonił na policję. Nie powiedziałem, że tylko mógłbyś jedynie co zadzwonić po policję. No to nie, absolutnie. Tak by nikt ci nie pomógł. Nie. Dobrze, Denis, to wróćmy na chwileczkę do tego tematu inwektyw. Nazwałeś swojego przeciwnika w wywiadzie dla MMA.pl Menelem i przygłupem, czyli ty nie uważasz go za prawdziwego sportowca. No i pytanie, na ile, jak widzisz siebie? Czy jesteś kolesiem, który lubi się bić, czy jednak sportowcem? Za sportowca uważałem się do 18 roku życia, jak trenowałem dzień w dzień. Później troszeczkę zmieniło się moje życie, nie uważam się za sportowca. Ale można powiedzieć, że trenuję. Okej, okay, a jak oceniasz, już abstrahując od tego, czy uważasz Alana za sportowca, czy za freaka, jak oceniasz jego poziom w sportach walki? Czy szanujesz jego umiejętności, jego skill? Tak, jego umiejętności szanuję. Szanuję jego technikę, szanuję, bo miał bardzo dobre walki, tego mu nie można jmować, ale nie szanuję go jako człowieka, bo jest kurwa, bo nie ma szacunku do ludzi. Dlatego w klatce dam mu kurwa lekcję pokory. Chciałbym bardzo zrobić to tutaj teraz. No, ale to wam powiem, że planowaliśmy, no, żeby dzisiaj face to face'a miał Czubs i Edzio, ale zrobimy face to face'a Denis Alan. Z kim najbliższą walkę? No nie licząc Denisa, chciałbym to już zakończyć raz na zawsze, ten spór. Potem chciałbym, nie wiem czy to będzie możliwe, no, ale chociaż mi obiecał, że jeszcze stoczy dwie walki i zawalczy ze mną Ferrari. Chciałbym z Cassiusem na pewno zawalczyć, tak jak mówiłem wcześniej, już dawno, już nasz konflikt się długo ciągnie, jeszcze od Warsaw Shore. Na pewno rewanż z Tańculą chciałbym, ale to już jest nie to, że pewne, ale jest bardzo mocno rozważane. Tak więc no, te trzy walki takie na pewno bym chciał zrobić. No i oczywiście nie podaruję Murańskiemu, nie? Za te słowa, które mi wjechał na rodzinę, tak? Młodszemu? Starszemu? Nie, starszego to nawet nie uderzył, to już szkoda bić tego dziadka, więc jeszcze się przyjebali do mnie ostatnio, gdzie moda była na wjazd na Alana za tego pieska, któremu się oczywiście nic nie stało, tylko kurczę połowa Polski, wiesz, podchwyciła kurwa temat, więc oczywiście oni też się musieli publicznie do tego przyjebać, tak więc mówię, absolutnie temu pieskowi nic nie stało, ostatnio nawet nagrałem, bo moja koleżanka przyszła z pieskiem, temu pieskowi nic nie stało, może krzywy, może nie na miejscu żart, ale byłem po Sunrise, tak więc mocna impreza była, ale mówię, temu pieskowi nic nie stało, kocham zwierzęta, absolutnie żadnemu zwierzęciu nic w życiu bym nie zrobił, wolałbym nieraz nawet, mówię, życie oddać, jeżeli na przykład kocham te zwierzęta, to nieraz jest to takie przypadki, że się oddaje życie za swojego zwierzaka, tak więc mówię, ja absolutnie żadnemu zwierzęciu nigdy nic nie zrobiłem, kocham zwierzęta. I możecie być spokojni, że absolutnie nic w życiu nie zrobię takiemu zwierzęciu. Denis, pytanie do ciebie. Wiele osób w internecie zarzuca ci, że do walki wyzywasz tylko mniejszych od siebie.
Bo tylko taki ma szansę. Kwieciński, Norman Park. Jak się do tego odniesiesz? W każdym wywiadzie mówię, że się chce być z najlepszymi, z najmocniejszymi. Szef federacji IFM Show, która niestety już rozwiązała się, dzwonił do każdego, prawie każdego ciężkiego zawodnika w Polsce, czy to zawodowy bokser, czy to zawodowy MMA. Nikt nie chciał ze mną podjąć walki w małym ringu 3x3. Nikt. Nikt nie był, kurwa, taki mocny, żeby wyjść. Więc co oni pierdolą za głupoty? Okej, okay. Alan, jeszcze zaznaczę, że... jak czujesz się, bo tak rozglądasz się troszkę, czy słuchasz tutaj tych zapewnień przeciwnika, no bo on też mówił, on zapowiadał, jeśli dobrze kojarzę, zapowiadał najszybszy knockout na tej gali. No to dobrze, no to mówię, klatka nie jest duża, nawet nie będzie gdzie spierdzielać, jeżeli drzwi się zamkną, nie będzie gdzie spierdzielać, tak jak mówię, ja na pewno podejmę walkę, mamy game plan z trenerami to ułożony, tak więc mówię, na pewno nie będzie to w game planie ucieczka, nie będzie też jakoś mocnej, twardej wymiany, bo pewnie, któreś z nas by w tym przypadku może być tak, że wyrwę, ale na pewno nie będę się bał walki. Już dla mnie to jest, niektórzy mi do mnie piszą, dużo osób do mnie pisze, że naprawdę szacunek, Alan, kurwa, że wychodzisz do takiego zawodnika i masz jaja, bo mam, kurwa, jaja, bo się go nie boję. Jakbyś miał jaja, byś wyszedł w piątkówkach. Jak widzisz, co się działo na fejmie, kurwa, że z zawodnikami z UFC wychodzili tylko i wyłącznie na duże rękawice, bo byli tak samo obstrani jak ty, kurwa. Nie. Każdy amator stąd może wyjść na duże rękawice i przespać minutę, kurwa, z zawodowcem. Ale zobacz, ja wytrzymam 3 rundy pełne, zobaczysz. To zobaczymy, ile wytrzymasz. Dobrze, ekstra. W piątkówka to zapędzi 30 sekund z ręką na sercu. Tak. Jak zgodzicie się na ósemki, to nie wyjdzie to na powiedzie pierwszej rundy. Okay. No to możecie korzystać z oferty na u oficjalnego bookmachera Fortuna. 30 sekund, obietnica ze strony. Ale myślę, że mi jakieś może dodatkowe punkty, bo nie, rzadko kiedy to obstawiam, ale tam są jakieś dodatkowe jeszcze możliwości do obstawiania. Ale myślę, że w tym przypadku no, jest to jednak 20 kilo, więc też powinieneś zrozumieć częściowo go, no, że nie chcę wyskoczyć. Można obstawiać, na chwilę Denis puchnie. Dlatego rozumiem, ale też są rękawice ósemki. Są większe, są też większe, tak? Zgadzasz się na ósemki, czy nie? Ósemki mają dziewczyny, wiesz, nie wiem, czy nam się tejpy zmieszczą. A zgadzasz się na ósemki, czy nie? Ósemki, mówię, mają dziewczyny. Dziewczyny mają ósemki. No to na jakie rękawice chce się bić? Tak jak jest w boksie, 12. O kurwa, chłopi, ja pierdolę, jaka to jesteś ciota, kurwa, ty. Ty się zaspor... I zobacz, że ta ciota ci najebie, kurwa! Kurwa, żeby ja cię za to najebał tutaj. Let's do this! Okay. Nie, no pokazuję, że jesteś mięczakiem i tyle, kurwa. Taki z ciebie zawodowiec. Dobra, robimy tą walkę normalnie na duże rękawice w K1, a potem, żebyś był satysfakcjonowany, robimy walkę w MMA. Ale i co, dwie walki na jednej gali? Ale po co on ci dwa razy nie, drugą wbijać, walkę. Gościu? No to zobaczymy. Drugą walkę robimy w MMA. Ale po co ci druga walka? Na chuj. Bo właśnie część mówił, że sobie wziął tą walkę w K1, całą część w MMA. Ale wolę bijemy się na swoim... twoich warunkach, bijemy się w K1. Zgódź się na te ósemki, kurwa, ja pierdolę. Normalnie, będziemy tak się na dwunastki bić, gdzie, kurwa, tak jak było ręki nie włożysz przed podwójną gardę. Za chwileczkę będziecie mogli sobie to wyjaśnić. Jeżeli masz takie pierdolnięcie, tak jak mówisz, no to powinieneś, kurwa, przez moją podwójną gardę nawet przeniknąć, tak? Więc zobaczymy, czy masz takie jebnięcie. Dobrze, że są nogi gołe, kurwa, oj, jeszcze, całe szczęście. Za chwileczkę będziecie mogli... Nie, nogi. Bocian, nie masz takiej bocian, siły. Bocian. Zobaczymy. Jest propozycja, to jest szalona propozycja, ale myślę, że Malik ją zaakceptuje. Do czwartej rundy walczycie tak, jak było planowane, a dalej w małych. Czyli jeśli wytrzyma z tobą, to będziesz miał swoją. Ale to 4 rundy będą maszani mieli? 4 rundy, normalnie, zgodnie z planem. To możemy się mówić, że jedna runda w 12, później w 8, później w piątkówkach. O. Jezus Maria. Tak to chwilę. A na koniec wyjdzie Kaja i zaśpiewa Kumbaya, ja Milo. W tym przypadku jakby no jestem, rozumiem w 100% Alana. No, ta waga 20 kilo to jest bardzo dużo. To po co podejmuje walkę? Chcę się sprawdzić na pewno też. A to sprawdza się jak prawdziwy mężczyźni, kurwa. Ja właśnie chciałbym się sprawdzić, ale jeszcze się nie biłem z takim dużym klotem. Czekam na tą walkę i o to chodzi, że ja go chciałem rozjebać przed. Ja się zgodziłem na tą walkę tylko i wyłącznie na piątkówki, albo chuj, te mogą być ósemki. Tylko i wyłącznie się zgodziłem na tą walkę. Bo ja bym go rozjebał już dawno wcześniej, a zaraz cię mogę rozjebać po konferencji. Ale to nie o to chodzi. I myślę, chcecie ośmieszyć publicznie, więc wyjdę na piątkówki. No będziesz miał okazję, mówię, piątego. Myślę, że to jest bardzo cenne, bo widzisz, bo Alan chce się po prostu sprawdzić w walce z przeciwnikiem, który no może być mocniejszy, a ty chcesz po prostu zrobić mu krzywdę, więc jakby kwestia motywacji. Zakulisowo może dogadamy, może zwiększymy stawki i może z tych 12 przejdziemy na 8, ale to zakulisowo spróbujemy dogadać. Współczuję osobom, które będą musiały to negocjować, ale trzymam kciuki za to, że będzie to najciekawsze zestawienie.
Lenin, zobaczymy piątego. Ja się sądzimy. No to chodź na piątkówki, albo na ustaweczki chodź. O, jeden. Pierdala? Cię ci odpuszczę.